Niech się cieszy! Zastępy. Nie Niech Pan obdarzy Was spokojem czwartek, trzeciego tygodnia okresu wielkanocnego. Kontynuujemy lekturę Ewangelii według świętego Jana i Chrystus mówi nikt nie może przyjść do mnie. Jeżeli go nie pociągnie ojciec, a potem napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga, pociągnięci przez Ojca. Widzimy też tutaj tą łaskę wiary, ale też widzimy, że to nie tylko jest nasz wysiłek w szukaniu Boga, ale to również Bóg szuka nas, to również Bóg pomaga nam, abyśmy Go znaleźli. On też robi ten ruch ze swojej strony, aby nas przyciągnąć, aby nas pociągnąć. I to zależy też od nas, jak na to patrzymy. Czy popatrzymy na to, no to znaczy, że ja nic już nie jestem w stanie zrobić, że to wszystko zależy od Boga, że skoro wiara jest łaską, to ja nie mam na to wpływu. Albo możemy popatrzeć pozytywnie, to znaczy, mój wysiłek nie jest jedynym wysiłkiem i nie tylko ode mnie to wszystko zależy, ale jest jeszcze Bóg, który o mnie walczy, Bóg, który się o mnie stara, Bóg. Który chce mnie pociągnąć i przyciągnąć do siebie. A w dziejach apostolskich widzimy realizację tego słowa. Ciekawego słowa, mamy tydzień biblijny, w którym próbujemy zaakcentować Słowo Boże, słowo, które warto, żeby było czytane, poznawane, rozszerzane czy rozjaśniane. I mamy dwa natchnienia. Pierwsze natchnienie, które ma diakon Filip, ten, który po, roz... po prześladowaniach, po śmierci Szczepana, Ucieka z Jerozolimy i zaczyna głosić w innych miejscach. On ma natchnienie. Jemu Anioł Pański mówi: wstań i idź około południa na drog drogę, która prowadzi z Jerozolimy do gazy. Jest ona pusta. Niesamowite wskazanie, ciekawe. Idź na drogę, czyli w samo południe, wtedy, kiedy jest bardzo gorąco, i wtedy, kiedy droga jest pusta. Po co ma tam pójść? Dlaczego w tym czasie? To już jest właśnie. To pytanie, które mógł sobie zadawać Filip, ale jednocześnie ma świadomość, że to mówi duch pański i warto zrealizować to słowo. Więc idzie, bo Bóg daje drugie natchnienie. Na tej drodze, w tej godzinie, pojawia się Etiop, dworzanin i urząd, urzędnik królowej etiopskiej, i co ciekawe, czyta Pismo Święte. W tą gorącą porę, właśnie w tym powozie, którym jedzie, czyta słowo Boże. I w ogóle go nie rozumie. Czyta fragment z Księgi Proroka Izajasza i nie rozumie. Skąd wiemy, że nie rozumie? Sam to mówi. Kiedy Filip pyta go: Czy rozumiesz, co czytasz? On mówi: Jakże mogę rozumieć, jeżeli mi nikt nie wyjaśnił? Ale ma jakieś natchnienie, jakiś wewnętrzny imperatyw do tego, żeby czytać. I to jest piękny fragment na ten tydzień biblijny, bo wielu mogłoby powiedzieć: Dobrze, w niedzielę w kościele pewnie byliśmy zachęcani do tego, żeby czytać Słowo Boże, ale jak mam czytać, skoro nie rozumiem? Najpierw jest pierwsze moje poruszenie, które daje Pan Bóg i mówi: Bierz i czytaj. Czytaj. Nawet jeśli nie rozumiesz, to czytaj, bo ja wzbudzę natchnienie w tym kimś innym, kto pomoże Ci to zrozumieć. Ja dam Ci narzędzia, które pomogą Ci zrozumieć to Słowo. I tak się dzieje właśnie ta interakcja między Filipem i tym dworzaninem. Jeden i drugi właściwie odczytał wewnętrzne natchnienie, jeden i drugi pomogli sobie. Ten dworzanin, bo otrzymał wyjaśnienie tego słowa, które czyta, ale też i ten dworzanin był odpowiedzią na to, co się dzieje w życiu Filipa, dlaczego prześladowanie dlaczego musi uciekać z Jerozolimy dlaczego musi w samo południe stać na tej pustej drodze widzi też tą swoją misję i widzi prawdziwość tych Bożych objawień i na końcu Nigdy już ten dworzanin Filipa nie widział. Czasami tak jest, że pojawiają się jakieś osoby w naszym życiu, pojawiają się jakieś historie, nie po to, abyśmy się ich chwycili właśnie i zainstalowali, już byli bezpieczni, ale pojawiają się, żeby wyjaśnić tą sytuację, jakoś zainspirować nas, dać nam tego ducha i odwagę do realizacji tych wewnętrznych Bożych wskazań. I potem, żebyśmy potrafili pójść dalej. Trochę się przyzwyczajamy, trochę chcielibyśmy, żeby było jak zawsze. Może przez chwilę ten dworzanin chciałby na zawsze mieć tego Filipa, żeby siedział obok niego i mu słowo wyjaśniał. Filip znika, ale on już ma ducha pańskiego, którego będzie prowadził, i teraz on będzie tym, który słowo będzie wyjaśniał innym. Niech dzisiaj Pan Bóg daje nam poruszenia, my bądźmy jak uczniowie. Bo oni wszyscy będą uczniami Boga. Bądźmy jak uczniowie, którzy słuchają, potrafią rozeznać te poruszenia, a potem za łaską Bożą wprowadzają je życie, żebyśmy zobaczyli, jak wielkie rzeczy będą się działy w życiu naszym oraz tych, których będziemy spotykać. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Jego i